Chicago. Hej kochani, dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, dowiecie się kilku nowych rzeczy i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Będę korzystać dzisiaj z pytań spod zdjęcia na Instagramie, tam je zadawaliście i dzisiaj kilka wybiorę i na nie odpowiem. Zaczniemy tak na luzie. Pytanie pierwsze, czy kiedyś będziesz miała kolorowe włosy? Trudno mi jest przewidzieć przyszłość, co mi kiedyś wpadnie do głowy, jakie będę miała pomysły, jaką będę osobą i co będę chciała przez swój wygląd wyrazić. Ale wydaje mi się, że w obecnej chwili nie zdecydowałabym się na kolorowe włosy, jedynie taką może nietrwałą farbą. Ewentualnie, no myślałam kiedyś nad różowymi końcówkami, miałam nawet takie przez parę dni, ale raczej siebie nie widzę, to nie odwzorowuje mojej osobowości i wydaje mi się, że to by do mnie nie pasowało. Kolejne. Ja tak szczerze to nie wiem, który Instagram jest twój e-maili, a który zrobiony przez fanów? Please odpowiedz. Pozdrawiam. Też pozdrawiam. I tutaj chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości. Są tylko dwa oficjalne Instagramy. Mój oficjalny Planeta Stylu i oficjalny Instagram mojej siostry Mela Modela Ity. Natomiast jeśli chodzi o te aktywne właściwie. Natomiast wszystkie pozostałe, fanpage'e, strony, profile sióstr Zalewskich, czy poświęcone czy mnie, czy Meli, są tworzone przez widzów, fanów. Czy chciałabyś zmienić swoje życie lub coś w sobie? Pozdrawiam, też pozdrawiam. I powiem Wam, że nie. Nie chciałabym nic zmieniać w swoim życiu. Kieruję się taką złotą zasadą, że niczego w życiu nie żałuję. Wszystko ma w życiu jakiś sens, nic się nie dzieje bez przyczyny. Tutaj wymieniłam Wam wszystkie moje myśli i motto, które jakoś mnie przez życie prowadzą. Uważam, że niezależnie od przeszłości należy iść do przodu, nie myśleć o tym, nie żałować, tylko starać się być lepszym człowiekiem i uczyć się na błędach. Ja się tego właśnie nauczyłam w swoim życiu. Jak każdy popełniłam błędy, nadal będę je popełniać i automatycznie będę nabierać nowe doświadczenie, bo najlepszą lekcją jest właśnie życie. Wydaje mi się, że najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyciągać jakieś wnioski ze swoich potknięć, jakichś błędów. Czy pokażesz swojego chłopaka? Takich pytań dostaję mnóstwo za każdym razem. Czy przy Q&A, czy gdziekolwiek. Zawsze pojawiają się pytania właśnie o związek. Ja na ten temat też chciałabym się wypowiedzieć, przekazać Wam moje zdanie i myślę, że wiele osób zgodziłoby się z tym, co powiem. Szczególnie osób, które działają jakoś w sferze internetowej, które są w jakiś sposób rozpoznawalne w internecie. I ja uważam, że powinno się rozgraniczać pewne elementy życia. Ja odkąd zaczęłam przygodę z YouTube'em, zaczęłam coraz bardziej pracować nad rozgraniczeniem pewnych sfer w życiu. W jednej sferze jest rodzina, moi bliscy, którzy zawsze będą najwyżej w całej tej hierarchii. W kolejnej sferze jest szkoła, edukacja, wszystko to z tym związane. Jest też sfera właśnie YouTube'owa, sfera tej mojej internetowej działalności. Nauczyłam się przede wszystkim tego, że te sfery nie powinny się ze sobą pokrywać, bo to zazwyczaj nie wychodzi na dobre pod żadnym kątem. To, co mogę pokazać, pokazuję. Niektórzy myślą, że jest to dużo, niektórzy, że jeszcze za mało, że powinnam zrobić house tour, pokazać swoich rodziców, powiedzieć, gdzie dokładnie mieszkam, podać swój numer telefonu, ale ja sama wiem, że byłoby to błędem, byłoby to największym błędem w moim życiu, bo zupełnie pozbyłabym się prywatności. Przede wszystkim chciałabym uchronić te relacje i tym samym osoby, na których mi zależy, czy są to rodzice, czy mój chłopak, czy przyjaciółka. Po prostu stawiam pewną granicę i z każdym dniem jestem coraz bardziej przekonana, że jest to dobra decyzja. Także jak na razie tak wygląda moje stanowisko w tej sprawie. Czy gdybyś dowiedziała się, że będziesz miała brata, jak zareagujesz? Następne. Chciałabyś mieć brata? I było dużo pytań o rodzeństwo. Czy chciałabym mieć rodzeństwo? Czy byłabym szczęśliwa? Czy czułabym się zazdrosna? Jak bym właśnie na to zareagowała? Powiem Wam szczerze, chyba jeszcze o tym nie wiecie, ale ja uwielbiam dzieci. To jest absolutnie moja największa miłość. Nie ma nic na tym świecie, co wzbudzałoby we mnie taki zachwyt. Ja kocham,
kocham dzieci. Jak tylko widzę jakiegoś niemowlaczka, to chciałabym go przytulić. Tak, kocham takie bobaski, naprawdę. I potwierdzi to moja rodzina, bo mam tak od najmłodszych lat. Jeszcze jak byłam taka malutka, to podchodziłam do dzieci, przytulałam je, całowałam, w ogóle takie różne akcje były, przewracałam niekiedy, ale oczywiście, bo chciałam przytulać, no, żeby nie było. I dają mi taką radość, powera do życia, więc jakbym dowiedziała się, że będę miała rodzeństwo, to byłabym najszczęśliwszą osobą na tej planecie. Zdecydowanie nie byłabym zazdrosna i raczej starałabym się być taką mamą. Niestety nie zawsze chcieć to móc, jak na razie rodzeństwa wydaje mi się nie będę miała, ale dzieci kocham tak czy siak. Dlaczego akurat twój kanał jest o stylu? No jak wiecie, przewija się tutaj nie tylko temat modowy, ale też i uroda, i taki typowy lifestyle. No wiadomo, content jest raczej kobiecy, ale wiem, że oglądają mnie też chłopaki. Także no, jest mi bardzo miło. Staram się przekazywać też taką wszechstronną treść. Nie kategoryzować, skleiły mi się rzęsy, nie kategoryzować ze względu na płeć czy wiek. Natomiast dlaczego właśnie poszłam w tę stronę, a nie przypuśćmy w stronę rozrywkową czy kulinarną na przykład? Wydaje mi się, że ten temat był mi najbardziej bliski. Chociaż powiem wam w sekrecie, że styl i ogólnie moda, uroda i ja to były zupełnie odrębne planety, które wręcz były dla siebie wrogami. To znaczy powiem tak, moja siostra zawsze lubiła modę, jak była mała, to zawsze dobierała sobie ubrania, nie pozwalała mamie w ogóle, to ona siama. A ja byłam taka, że no byłam też właśnie taka, kiedy moja mama chciała mi faktycznie dobrze doradzić, czy to było kiedy miałam 5 lat, czy 10, czy 12, to kiedy moja mama doradzała mi, kupowała mi jakieś śliczne ubrania, to ja i tak zakładałam takie dziwne połączenia. Wydaje mi się, że w dzieciństwie każdy popełniał różne tego typu no, błędy. Nie wiem, czy to są błędy, to są po prostu takie dziecinne lata. Kiedy nie zwraca się uwagi na to, w co się jest ubranym, jak się wygląda, tylko na to, czy jest wygodnie. W związku z tym nie zawsze bywało tak kolorowo, natomiast cieszę się, że jakoś dałam radę i teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem i jakoś ta moda jest dla mnie ważna. Ja też jestem osobą, która, pewnie to zauważyliście, nie kieruje się za bardzo tym, co lubią inni, tylko raczej kieruje się swoim własnym gustem. Stąd też idę w elegancję, która no niestety w dzisiejszych czasach zanika wśród młodzieży. Raczej idzie się w zupełnie inną stronę, natomiast jestem też świadoma, że każdy ma inny gust. Każdy ma inne preferencje, każdemu podoba się co innego, lubi inne kolory, inne kroje ubrań, więc to jest zupełnie indywidualna kwestia, więc ja w nią nie wnikam. Natomiast apeluję do was, abyście po prostu kierowali się tym, co wam się podoba, bo tego również nauczyłam się w swoich młodych latach, kiedy próbowałam się przypodobać, próbowałam zachowywać się tak jak inni, wyglądać tak jak inni, uważałam, że to jest dobre, ale na tym bardzo źle wyszłam i dzisiaj właśnie mogę przekazać i tym młodszym osobom, które mnie oglądają, żebyście pamiętali, że trzeba być sobą. Czy planujesz zdawać prawo jazdy? Jeśli tak, to kiedy? Planuję zdawać prawo jazdy po ukończeniu 18 roku życia. Temat motoryzacji jest mi w pewien sposób bliski. Czy to dzięki tacie, czy to dzięki mamie, od których dużo na ten temat wiem, znaczy dużo. Uważam, że wiem tyle, ile może mi się przydać w życiu. Interesuję się tym tematem, tak wiecie, pobieżnie. Lubię sobie obejrzeć samochody, lubię tam się dowiedzieć czegoś, często podpytuję. Powiem szczerze, że jak na wiedzę niektórych, myślę, że wiem całkiem sporo. Chociażby dlatego właśnie chciałabym się usamodzielnić, spróbować swoich sił i być w sumie taką niezależną. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!